Flora Prawosławia jest organizowana podczas festiwalu przez muzeum oczywiście, ale również przez serwis ortfoto.net. Są to amatorzy i profesjonaliści z 70 krajów, których łączy jedna rzecz. Chcą wymieniać się zdjęciami, które pokazują piękno Prawosławia. I tak właśnie ta wystawa się nazywa Kolory Prawosławia Polska. Tak jak już tu zostało powiedziane, serwis ortfoto.net jest panprawosławnym serwisem, jednym z największych, jakie tylko istnieją. Mamy w swoim serwisie ponad 70 tysięcy zdjęć ponad 70 krajów. Mamy ponad 5 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Dziennie odwiedza nas około 1000 osób, więc jest czym się można, tak powiedzieć, pochwalić. Serwis ortfoto.net zrzesza wszystkich fotografów, niezależnie od tego, czy ktoś umie robić zdjęcia, czy nie. Tam można po prostu pokazać zdjęcia na tematyce prawosławnej. Możemy też bardzo wiele zobaczyć, to co między innymi jest pokazane tutaj, ale to jest tak naprawdę mała część tego wszystkiego. Pewien fotograf powiedział kiedyś, że prawosławie jest bardzo nowoczesną religią, ponieważ dociera do człowieka nie tylko poprzez różne zmysły, między innymi obrazu, dźwięku, z muzyki, zapachu. My tutaj, przedstawiając te zdjęcia, właśnie chcemy dotrzeć do człowieka poprzez zmysł obrazu. Pokazujemy to, co jest najlepsze w prawosławiu, czyli tam taką różną kolorowość. Tak, szanowni państwo, ja jako dyrektor jeszcze chciałbym tylko od siebie dodać, że moim zdaniem, kiedy tutaj wszedłem na tę ustawę po raz pierwszy, no rzuciła mi się taka myśl, że żyjemy w świecie multimediów, zresztą jesteśmy bombardowani kolorowymi obrazami, dźwiękami, przekazami multimedialnymi. A ta wystawa pokazuje właśnie związek we współczesnym świecie pomiędzy perfekcyjną techniką fotografii, tym multimedium, a duchowością prawosławia. I myślę, że jest to jeden z wielkich atutów tej wystawy i sądzę, że w naszym muzeum będzie się ona cieszyła wielkim powodzeniem. Chciałbym tutaj twórcom tej wystawy jeszcze raz serdecznie pogratulować.